Jesteśmy na granicy Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Przebyliśmy 2 dni. Zrobiliśmy w tym czasie ponad 100 km. Koniki, jak widać, będzie, są już lekko zmęczone, ale damy radę przejechać jeszcze 3 dni. Jesteśmy w trakcie przygotowania do odcinka trzeciego, którego długość wynosi 45 km. Jak widać, w tle koniki chęć mają do dalszej pracy. Powinno być dobrze. Na tym odcinku czekamy na te konie, bo będą przechodzić przez tą drogę wojewódzką. Musimy zatrzymać ruch i dlatego, że konie się spłoszą po prostu, jak będą samochody jeździły. Dzisiaj mamy 2 maja, czyli nasz trzeci dzień rajdu. W ogóle muszę powiedzieć, że jest fantastycznie zorganizowane, jest bardzo sympatycznie. Dzisiaj mamy 130 km do tego momentu przejechane. Dzisiaj przejechaliśmy 20. Jeszcze mamy przed sobą 20. W tej chwili mamy popas. Popas, czyli tak, konie się pasą, my się pasiemy, popijamy sobie wodę, jemy sobie grochóweczkę, odpoczywamy. I staramy się tutaj najpierw zabezpieczyć zawsze konie, a potem dopiero własny byt. Trasy są przepiękne. Jeżeli tylko jedziemy przez las, no to jest fantastycznie. Wtedy możemy sobie pokusować, pogalopować, bo drogi leśne są miękkie, nie przeszkadzają w szybkiej jeździe konnej. Jesteśmy bardzo, bardzo serdecznie przyjmowani przez ludzi w poszczególnych miejscowościach. Witają nas, jesteśmy prawie że atrakcją turystyczną.